Ja chciałem dać spinacze osobom z mojej drużyny za to, że zawsze pomagały, kiedy ktoś o to poprosił, na przykład przy budowaniu bramy czy innych rzeczach. To dziękuję. I za piękną postawę karcerską przedstawiałbym. Brawo! Zawsze mojej drużynie za to, że przychodzą, cały czas pytają, czy trzeba coś pomóc, za to, że robią to, co ładnie ich proszę i tak jest. FKU, tak. Dobra, to ja chciałabym dać również spinacze mojej drużynie. Bo jesteście generalnie cudowni, bo bardzo kocham. Jesteście super! Ewelina, dostało ci? Tak, myślałam. A Gabrysi chodził? Nie, nie, serio. To jest moje rodzinowe. Dobra, jeszcze ta jedna osoba, która... Słuchajcie, jeszcze jest jedna osoba, która w dniu wczorajszym nie została wyczytana w rozkazie. Miało być to poprawione. Nikt nie wie kto, to tak jak zwykle. Natomiast bardzo proszę, żeby ta osoba wystąpiła, co zamknęła wynikiem pozytywnym sprawność. A my to później poprawimy w rozkazie. No, odwagi. U mnie była ta osoba. Była u ryby ta osoba. Nie bójcie się. No, Amelia. Tak? Chodź. Chodź. Chodź tu do nas, chodź. Ja już poprawiłam to. Tak? A dostałaś już to? No, tak, ale nie stałam. A, to będzie sprostowanie w rozkazie. No to... Już jest zrobione. W autobusie odczytamy rozkaz, jak będziemy na autostradzie A1 na pierwszym łopie, zrobił sobie apel mundurowy. Będziemy czytać wszystkie rozkazy. To mundury, słuchajcie, jedziemy do Mielca w mundurach. Właśnie. Dobra. Ja bym chciała jeszcze poprosić Druchnę, która w dniu wczorajszym otrzymała Woodbadża. Zapraszam tutaj Druchnę Olę. Dajemy. Dumnie go nosiła. Super się też z nim sprawowała. Jeszcze raz gratuluję. Niestety muszę go już odebrać. I może za rok ktoś jeszcze sobie na niego zasłuży. To zakopiemy. Zakopiemy, tak. Kapsule czasu. Dokładnie. Kiedyś przyjedziemy. Dobra, to co? To koniec. No to tak. Nie ma już nic. Jesteście mała młoda. Daj pasą, bo ci dobra, to tak było, że zmienić taki rytm pracy. Jest. Tak. Gratulujemy Karolowi, to tak. Jest. Dobra, zaraz Gosia. Karol, gratuluję. Ja wiem, że marzyłeś o tym. Słuchajcie, nasz obóz bardzo powoli zmierza ku końcowi. Nie był to łatwy obóz.
taka ilość 140 osób jednak spowodowała, że no, działo się naprawdę dużo, ale naprawdę dużo fajnych również rzeczy. Dlatego mam nadzieję, że po powrocie do domu będziemy bardzo ładnie wspominać te wszystkie przygody, które żeśmy tutaj wspólnie razem przeżyli, że ci wszyscy przyjaciele, których żeśmy tutaj poznali i mogli po nocach rozmawiać nieustannie, będą naszymi przyjaciółmi na całe życie, że przywieziecie z tego obozu mnóstwo wspomnień i pozytywnej energii. I od września zaczniemy nadal pracować i realizować nasze elementy służby i naszą pracę. Ale, żeby ten obóz mógł się odbyć, musiało bardzo, bardzo wiele osób naprawdę w pełni się zaangażować. Jestem tym osobom naprawdę bardzo wdzięczny, że pomogły mi, a tak naprawdę wspólnie stworzyliśmy ten obóz, który naprawdę przebiegł bardzo poprawnie, bez żadnych takich niefajnych, niesprzyjających wydarzeń. Taką listę miałem. Słuchajcie, chciałem zacząć, tak będziemy sobie jechać po kolei. Będzie mnóstwo osób, które w jakiś sposób przyczyniły się, żeby tu wszystko fajnie grało. Jedna z ważniejszych osób to jest moja komenda. Wojtek już pojechał, ja mu podziękuję osobiście, jak gdzieś się spotkamy na jakimś harcerskim szlaku. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję Mania. Proszę o wystąpienie. Chodź tutaj bliżej, nie bój się. Za to, że udało ci się spiąć ten program. Za to, że udało ci się kierować. I wracam. To jest Mania, ajajo, ajajo, ajajo. To jest Mania, ajajo, ajajo, ajajo. Na zakupy. Na zakupy programowe. Nie wolno używać reklamówek. No właśnie, one zanieczyszczają środowisko. Za to, że udało ci się spiąć zespół prawie 30-osobowy i przez 14 dni realizować program, który był urozmaicony, ciekawy, ale się czuje tyle. Jak media. Niech ktoś im zrobi zdjęcie, bo to tak co? Też. Za to, że udało ci się to super pięknie zrealizować, udało ci się pogodzić, stanąć przeciwnością losu i zrealizować ten program. Mania. Gratuluję. No rozumiesz. Rozumiesz. Chodźcie, nie wiadomo, kto to będzie oglądał, tak? Ktoś pomyśli, o, ale swoje, rozumiesz, no popatrz. Byłem na tym obozie, no. Słuchajcie, druga osoba z komendy, która chyba żeście najwięcej musieli się osłuchać, która naprawdę miała niezłe wyzwanie, bo to jest największy obóz, jaki udało nam się do tej pory zrealizować. Jest nasza oboźna, Klaudia Wasserman. Proszę o wystąpienie. To jest Wasi, ajajo, ajajo, ajajo. To jest Wasi, ajajo, ajajo, ajajo. I po powrocie do Mielca na zakupy. Dobra, do Rozpala od razu lecimy. Już pomyślałaś o Rosmanie. Super, dziękuję bardzo. Słuchajcie, obóz nie mógłby się odbyć bez naszych opiekunów, wychowawców. To są wszystko nasi instruktorzy, którzy w zeszłych latach byli waszymi drużynowymi, którzy od lat są opiekunami na obozach harcerskich, którym mam pełne zaufanie i mogę w każdej chwili im ufać. Tak więc myślę, że chyba najlepiej po kolei podziękuję każdemu z was i zrobimy to od Gosi po kolei. Wera tutaj mnie będzie wspierać technicznie. Gosiu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Super, że byłaś. Gosia, moja ulubiona. Będziemy to robić powoli, żeby tam sztab organizacyjny i logistyczny to wszystko ogarnął. Karolu, gratulacje. Super, że byłeś. Bardzo mi była potrzebna twoja pomoc. Także dziękuję bardzo. No, oj, że wszystko w pakiecie.
Olu, super, że zajęłaś się pochałami. To ci proszę wychodziło, w sensie, że pomagałaś. No nie, no była. Pięknie. Dziękuję bardzo. Rybo? Ja. Pierwszy raz na obozie jako opiekun. Słuchaj ci kompo. Ale to też super kompo. Dziękuję za pomoc, wsparcie i za to, że mogę właśnie nie sobie potrzebowałem pomocy i się rozmawiać. Kamilu, kolejny obóz za nami. Gratulacje. Ojej. Dziękuję. Dzięki, że pomogłeś mi się przybawić. Obóz bez ciebie byłby nudny. W sumie bez ciebie też byłby nudny. Jeśli by ktoś nie wiedział, chodzi o to, że my z Kamilem żeśmy latali dronami, robili zdjęcia historyczne i wysłali różne techniczne udogodnienia, które nam pomagały. Olu, dziękuję ci, że byłaś. Dziękuję ci za promocję, za entuzjazm, za wsparcie i konstruktywne, krytyczne uwagi. Dziękuję. Jest jeszcze jedna osoba, która nie była wpisana jako opiekun wychowawca na obozie, ale jest instruktorem Dawid i bardzo mi pomagał w zasadzie wszystkich technicznych rzeczach, jakie na obozie się odbywały. Dawid, serdecznie dziękuję i gratulacje. Dobra, słuchajcie. Mogłem otrzymać niesamowite wsparcie. Czego one poszły? Słuchajcie. Dobra. Słuchajcie, bez drużynowych, którzy opiekują się waszymi drużynami, ten obóz nie byłby jaki byłby. Niektórzy z was mieli pod opieką 6-7 osób, niektórzy z was mieli pod opieką 30 osób. To są trzy drużyny, które były tak dość mocno obciążone. Niektórzy drużynowi angażowali się w inne rzeczy, ale to później będziemy wam bardzo za to dziękować. Zapraszam Maxa. Max, dziękuję ci bardzo za te drużynowe. Drugie brawa, dwajku! Dziękuję, drugi komendant. O, jesteś porządny. Ja myślę, że najlepiej chronologicznie po drużynach. W pierwszej kolejności czwarta DH, czyli Dominika. Tu jesteś, Dominika. No tak, Dominiko, bardzo ci dziękuję. Lelo, 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 lelo. Piękna, prawda? Nieważna jest ile, ważna jest energia, entuzjazm. Szósta DH, nieprzemakalni. I zapraszam Igę. Iga została drużynową, została mianowana na drużynową na tym obozie. Jednak to ona od początku się opiekowała i wspierała drużynowego Jaśka Patoła, który w tej chwili pojechał szukać. Ja to później wytnę. Pojechał kupić garczek, bo spalił w głosie. Iga, dziękuję ci bardzo. Bomba! Spełnienie. A ja to będę miał. Szósta HDH Watra i Agatka Kozak. Warta. Ja zawsze będę mylił. Dziękuję ci, Agatka. Tutaj do mediów naszych gotowych, obozowych. To Agatka, ajajo, ajajo, ajajo. Siódma DH Galimatias i Wiktoria Stopkowska. Wiktoria, ajajo, ajajo, to Wiktoria, ajajo, ajajo. Ósma DH Omega i Ewelina Krawiec. To Ewelina.
Medli. Ajajo, 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 kocha Medlina, ajajo, ajajo, ajajo. Ósemka to jedna z najliczniejszych. Dziewiąta MDH jest w środku, setka jest najliczniejsza. Zapraszam Laurę. Aureka. Harcerzenie klaszczą. Tylko biją brawo. Co pan podało nam się tutaj rozmawiać? Dziękuję. I nasi goście Rzeszowa, czyli 34 DH, RWDH i setna. RWDH. RWDSH. I zapraszam Karolinę. Byłem Karoliną jeden dzień. Ajajo,